Witam Was serdecznie Słowem Bożym, które zapisane jest w Psalmie 103, wierszu 6. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Oraz w Ewangelii Jana w 12 rozdziale 46 wierszu oto takie słowo. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Dzisiejsze słowa mówią nam o Bożej sprawiedliwości, która kieruje nas ku prawu, które w większości występowało w Starym Testamencie. Słowa sprawiedliwy, sprawiedliwość, sprawiedliwie pojawiają się w Piśmie Świętym ponad 100 razy i w większości w Starym Testamencie, co jest właśnie spowodowane tym, że zasady, które są tam zapisane, są ustalone w kodeksie prawa, które dotyczyły ludzi względem siebie, czy też względem Pana Boga. Takim prawem Bożym są przykazania, które mają nam uzmysłowić, co możemy robić, czego nie możemy robić, ale także uzmysławiają nam to, że posiadamy wolną wolę. Wiele jest zależnych rzeczy i spraw w naszym życiu od nas. Sprawiedliwość jest jednak jednym z najbardziej niewiarygodnych atrybutów samego Pana Boga. Ze względu na to, że to Pan Bóg usprawiedliwia, daje grzesznikowi Bożą łaskę, ale także ogłasza mu jego wybawienie z grzechów i oręduje mu zbawienie. Owszem, Bóg, można powiedzieć, wystosował surowe zasady, natomiast są one jak najbardziej potrzebne w życiu moralnym i społecznym człowieka, ale także mówią nam o tym, że Pan Bóg sprawiedliwie będzie sądzić. Ale nie tylko o sądzie, ponieważ sprawiedliwość przede wszystkim Boża głosi nam Boże miłosierdzie i miłość, ale także radość z wybawienia naszego. Nasze wybawienie jest w dziele Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, usprawiedliwiając nas, przelewając swoją krew za nasze grzechy. Niby prosta Ewangelia, ale taka ona jest. Boża sprawiedliwość jest większa niż sprawiedliwość człowieka. Dlatego też niechaj ona przyświeca nam każdego dnia. Chciałem zakończyć słowami z książeczki z Biblią na co dzień, które dzisiaj są, a napisał je Tim Hughes. Ty, światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności. Dałeś mi wzrok, abym mógł widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości, w którym roztapiasz mój strach. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę, jestem tu, by wyznać to, mój Boże. Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest. Niechaj Bóg głosi nam swoje orędzie, swojej sprawiedliwości, a także swojego miłosierdzia. Wszystkiego dobrego w dzisiejszym dniu. Pozostańcie z Bogiem.